I tu nie będzie rozpoczęcia filmu, ponieważ pani, która opiekuje się łowiskiem, tak nas wyprowadziła z równowagi, że kamerę odłożyliśmy na bok i staraliśmy się uspokoić przez kilka godzin. Po skrócie powiem wam, że nie mieliśmy stanowiska, które było zarezerwowane miesiąc wcześniej, a cena znacznie różniła się od tej na stronie. Ale po kilku godzinach Robert w końcu usłyszał roladę na swoich sygnalizatorach i zaczęła się zabawa. Pierwszy karpik w tym sezonie? I się obudził człowiek od razu. Bo już spałeś, co? Znaczy, no taki przemulony człowiek, nie? Po iluś piwkach, po iluś drinkach, wiesz? 5 godzinach. I to w ogóle w miejscu, gdzie nie sądziłem, że weźmie. Gdzie miałeś wyrzucone? Tam, po drugiej stronie. Nie sądziłeś, że na weźmie? No. Tak, najmniej obstawiałem tą miejscóweczkę, nie? Zadowolony, byku? Pierwszy karpik w tym sezonie. W którym miesiąc mamy? Czerwiec. Siemaneczko, pierwszy karpiczek w tym sezonie. Czerwiec, czwarty, nieważne. Ważne, że jest. Au! Na co ci jebnął? Orzech tygrysi, podbity kałamarnicą. Po papkiem. Pozdrawiam. Taka siódemeczka, dobra, 7,5 kilo, nie? Nieważne. Pierwszy jest. Dobra, dopuszczamy go do woreczka i... Czekamy na następnego. Pozdro. Płyniemy znowu wywieźć wędeczkę. Lecimy w tą samą miejscówkę, gdzie było branko. Powiem wam tak, nie? Reszta to leszcze, nie? Spójrzcie na nich. Zero brań. Amatorka. Tylko ja, siódemeczka, ale jest. Lecimy z tym! Au! Także musimy jeszcze raz zostawić Roberta. Ja wam pokażę fajną miejscóweczkę. Ogólnie miejscówki są książkowe, nie Robcio? Tak, księżycowe są, księżycowe, no. Księżycowe miejscówki. To się wytnie. Nic się nie wytnie, byku. Miejscówki są super. Dobra, pokażę wam te miejscówki, bo chłopak przed chwilą spał, ale go branie obudziło, także jest w szoku. Czekajcie chwilę. Tu zobaczcie, jakie trzcinowiska są fajne. O. Ja mam tam wędeczkę jedną właśnie. A Robciowi wzięło tutaj, gdzie ma markerka, tak? No tak, 2-3 metry od markera. O, właśnie gdzieś. Taka odległość, nie? No, tak sobie zostawiasz. Łopateczka. I cyk, pod zestawik. I jeszcze robimy. Cyk. I jeszcze robimy. Troszeczkę rozsypujemy. Ty, a po ile ta karmakota jest? Co tam sypiesz? Karmakota 2,50 w takim najtańszym Biedronce. No. Ja biorę smak, wątróbka z kurczakiem. Robcio, co powiesz o taktyce na tą wędeczkę, jaką miałeś? Sypnąć byle jak i do przodu. Wrzucić tam, wiecie, nie? W dziurę jakąś. Byle, żeby glonów nie było. Sypnąć paszy od kota, Whiskas jakiejś tam najtańszej. I jazda, elo. Ty, byku, nie kupowałeś tych kulek za 6 dych za kilogram? Nie. Sisi Mur? Coś? Tak? Nie. To nie ja. Dajcie spokój. To się nie opłaca. Na to nikt nie mówi. Robiłeś jakiś kurs z sternika? No, zawsze tak jeździłem. Nawet nie wyprawdzę. Na wiosach trzeba dopłynąć. Jak tam wypuska? Co się stało? Nie wyplątał Andrzej. Zetrączę. Może na brzegu. Jak ściągnę silnik. Teraz jest depresja.
Siemaneczko. No właśnie sobotę rano, godzina 6. No i co? Mamy 4 karpiki już. Jeden koło 13 kilo, fajny. Rano o dziwo wszedł w zaczep, ale zostawiłem go na wolnym biegu, na luzie tak zwanym. I po pół godzince sam wyszedł, wyholowałem. I o dziwo wziął mi na waftersa. A zrobimy sobie wózkę. O, wszystko mi leci. Jakie się poplątały chłopakom. Niestety. Urokiem tego łowiska jest to, że trzeba daleko wywozić. Zobaczymy. A przypomnik, jaki mam na markerze, to klasyczny Ronnie Rig. Proszę. Na wkręteczce. I założymy sobie tutaj mainline'a, ananasika. Zobaczymy, co będzie się działo na tą kuleczkę. Wrania jeszcze nie miałem od tego, ale zawsze na słodko mi to brało. Robert mówi, że na śmierdząco. Założymy, wyrzucimy pod markerka i zasypiemy. Dwie garście, mniej więcej, nie potrzeba. O, pyk. Zostawimy sobie na otwartym kabłonku. Tutaj weźmiemy, troszeczkę sypniemy. Gimbalukiek. I taką łychę na markerka wystarczy. O. Więcej nie trzeba. I czekamy. Siemaneczko, dziś mamy, który dzisiaj? Sobota, nie wiem który, 5 czerwca, 5 czerwca, jesteśmy od wczoraj, zasiadka się powoli udaje, mamy 4 pierwsze karpie, najpierw pokażemy wam dwa mniejsze, a potem takie dwa lekko większe, no ale też nie ma żadnej rewelacji, najważniejsze, że rybki biorą, pogoda dopisuje, aura jest dobra. No, weźmy do góry, pokażemy. Jest ok. A, ty kurde. To są dwa małe nasze bączki. Tak, pokażę drugą stronę. O! Mnie straszył. Pierwsze karpie w sezonie, to jest fajne zawsze uczucie. U mnie coś się dzieje właśnie na wędeczce. No jeszcze Łukasza coś pika. Także tu wypuszczamy te boleczki, zaraz wam pokażemy dwa większe. Tamten ma około 13-14 kg, a drugi koło tam dyszki chyba, nie? Tak. Także dzieje się. Wypuszczamy i wam pokazuję następne, bo tam rolka chyba jest powoli. Chcesz na branie przy okazji? Właśnie widzę, no. Wstecznie. Tutaj branko na żywo. Dzieje się coś na bączkach. I właśnie pokazywaliśmy wam te dwa bączki. I patrzymy u Łukasza wsteczne branie, takie typowo amurowe, ale niekoniecznie to musi być amur, bo Łukasz ma w takich miejscach wenteczki, że naprawdę one raczej do przodu już nie popłyną, tylko do tyłu. Ale płynie do mnie. No także, zaraz zobaczymy co z tego będzie. Idę z drugiej strony. Ważne, że w zaczep nie szedł. Mordo! Tam charakterowe miejsce by były. Ale petarda, nie? Chłopie, taki poranek. O trzecie branie miałem. Poszedł w zaczep. Ale taki szok na głowie mieliśmy po wczorajszym, że... No niestety, musieliśmy się lekko zresetować wczoraj. Zastosowałem starą, dobrą technikę. Otworzyć kabłonki i zostawić.
Musieliśmy się lekko zresetować, zresztą na pewno w filmie opowiemy wam czemu, co się tutaj wydarzyło. No już staram się o tym nie myśleć, moja głowa już wyszła z tego szoku, no ale wczoraj szok był ostry na głowie. Nie dziwię, jak to jest amor, nie? Bo zero walki, a idzie na bok tylko. Oby. Fajny amurek też się przyda. Amurka w tym roku jeszcze nie zapałem. To stwierdziałe, widzisz? Zwierzę. Przyłki nie spłynie. Jak wpłynie, to wpłynie, tam nie ma znaczenia. Małe, no? Bo tutaj kabana mamy. Podbierak masz jeszcze koło tego. Tu mam. Tam też masz. A tam kaban jest. Aha. No, zaraz, zapomniałem. Dekuł, no tylko no nie lecimy. Amur, o kurwa. Ładny. Ładny chuj. Podasz mi podbierek? Pewnie. Mogę ci nawet podebrać. Skoczę na ten. Tak, na kontę, no. Ale petarda, ty. Nie wiem, jak się nagrywa. Ale zostaw, zostaw gimbala po prostu. Na tym. Bo można go postawić, nie? O. Zobaczymy, czy tam się nagra. Bo nie mam pojęcia. O, ale petarda. Ej, kurwa, ale patamura będzie. Mamy! Mamy go! Auuu! Ale petarda. Dobra, bierze. Co małeś? Co? Podbierak? Paka chuj. To tylko podbierak. Dlatego się bierze zapasowy. O, weź gimbala, zaraz idziemy na grę robić. Na świeżo. Auuu, mordy, auuu! Mamy amurka, tak jak mówiliśmy, że to może być amurek, choć wątpiłem. No taka, powiem wam, dwunasteczka, dyszka na pewno będzie. Myślę, że mniej, myślę, że większy będzie. Ale ładnie zapięty, zaboczek. A tutaj zobacz, to dziwo. Na ananaska, kuleczki. Waftersik z tym, z popkiem. No nic, będzie trzeba chyba przewieźć wszystkie wędki, tak samo będę musiał. 10, czyli taka 10-200, to tak 8-200 ma. 8-200, amurek. Zawsze coś. Nie jest to jakiś byczek, ale cieszy, cieszy. Pokażemy wam go. Chodź bliżej, Robecik. Amurki cieszą zawsze. Przynajmniej mnie, bo ludzie nie lubią amurów łapać. Nie trzeba się myśleć na rybę. I taki oto amurek ładny. 8200 ma 8300. Bardzo ładna rybka. Pół godziny od wywózki, tak jak widzieliście, wam pokazywaliśmy dwa bączki, było branie wsteczne. Szkoda, że nie nagraliśmy na żywo, ale kto wiedział, bo tak naprawdę co? Widziałeś, aby trzy piknięcia w dół. No. Poszedł kęger do dołu i. Ku, bye bye. Trzymamy go chwilę. Żywy, żywczyk, poszedł. Siedzi tu. Poszedł. Ale woda cieplutka jest. Jakieś, Łukaszu, trzy słowa dla słuchaczy? Klasyczna petardka. Robert, pierwszy raz tak mamy, że poranna sesja i... Poranna sesja, karpiszony są. Ryba za rybą. Już biorę swojego. To jest walka. Walka karpiszonu. No niestety nie wzięliśmy dwóch mat, bo nie byliśmy przygotowani na taki obrót spraw. Ale te są fajne już. Te są większe byczki. A ty byczku, ty, z plasticzku. O. Zadowoleni. Są byczki. Bardzo ładne ryby. I najlepsze jest to, że cały czas mamy brania, nie? Cały czas. Ale... Coś czuję, że dzisiaj dzień będzie latania. Ale wszystko na popki, o dziwo. No, właśnie. Zawsze brało na bawanki, a dzisiaj wszystko bierze na popki, dlatego... Zaraz przerzucamy wędki, przerabiamy. Robert zaraz przerabia, tak? Ja też sobie pozakładam wszędzie popki i jedziemy dzisiaj z tematem, bo czuję, że będzie Eldorado. Pozdrawiamy. Piękne ryby.
Mi się wydaje, że trzeba na pompę, nie? Kurwa, jeszcze jeden i będzie. Idziemy dalej, bo po tej stronie, no. Andrzeja, wędki tutaj są. Andrzej, weź podbierak daj. To nasz korpiosz. Chciałbym sobie na tym pomoczki, nie, ale. Zbyt hardkorowo. Ale przypłynęła, nie? Pierwszy podbierający w Polsce. Tak jest. Ale ładny ty. O kurde. Chyba rekord. Robcio. Mamy to. Mordo. Bierzemy, ważymy. Ja mówię, ciągnął mnie i to ostro, nie? Jak przeciągnął mnie dwa stanowiska dalej, nie? Au, au! Chyba teraz wszystko zależy od tego, jest na zero. Jest zero? 17 stoma, Robert. Czy przyjmie wiadro wody na łeb, czy nie? Ma 21. Odwrotnie. 20 z matą. 18. 18. Ty, rekord pobiłem. 18, Robert. Au! Au! Ty rekord mam w dupę. No, a 2 kilo odjąć 18. Zaraz zmarzymy matę. Powiem tyle. Nie sądziłem, że pobiję tutaj życióweczkę. Druga moja życiówka na Stojkowie. Wcześniej było 17,1. 17,100. A teraz jest 18. Było 20 z matą. Zważymy jeszcze samą matę, jak będzie sucha. I zobaczymy, ile waży sama mata, no ale na 100% 18 minimum ma, nie? Może mieć 18 z groszami ewentualnie. Może tak być, dobra, pokaż rybkę, byku. Odbyć ją. Albo tak, no. Ja to samo miałem, nie mógłbym wyznaczyć. Polejam ją trochę. Dobra, ryba piękna. Piękny grubasek. Przytul ją do klaty i tak mokry będziesz. O. No i co? Rekordziki? Dawcio! Elegancko. Siemanko, kończy się druga doba naszych połowów. Powolutku, już nastaje wieczór, godzina 20. W sumie od rana parę brań do godziny 15, chyba 3 brania. No ja pobiłem swoje PB, tak nieskromnie powiem. I ale od tamtej pory już nic, nie? Się zbytnio nie dzieje. Może dlatego, że dzisiaj taka pogoda typowo wakacyjna, 30 stopni. Unikamy już słońca, już nie możemy siedzieć na słońcu. Ogólnie fajnie, nie? Idzie odpocząć, no ale no myśleliśmy, że kurczę, jednak więcej będzie brań. Zobaczymy. No, słońce powoli zachodzi, mamy nadzieję, że coś się ruszy. Żeby Andrzejek w końcu coś zapał, bo coś smutny chodzi nam od rana, nie? Andrzejek z jedną rybką na koncie, jedna spinka, jedna rybka i taki nie w sosie lekko, nie? Ryby, właśnie inaczej, karpiarstwo to nie tylko ryby, nie? Przynajmniej dla mnie. Ale wiesz, zawsze jadąc chciałbyś coś wydłubać, nie? No oczywiście, nie? Ja tam jestem podjarany, ja już jestem spełniony, życiówka padła, ja już mogę wracać do domu, tak naprawdę. Teraz niech chłopaki się nałapią, niech złapią po 2-3 rybki jeszcze i będzie petarda, naprawdę, nie? No, jutro się zwijamy o 8 do domku już. No 8, starczy 8, już. 9 rano. Starczy, nie? I spadamy, ty się, nie? Spełniłeś już. A, ja już mogę teraz wracać. Tak i naprawdę. Petarda. Peace, yo. Halo.
Co obstawiasz, obcio? No wsteczne branie, raczej amur, nie? Taki 20 kilo, nie? O, w żyłeczki ci idzie. No ale tutaj to jest zazwyczaj, nie? Standard. Zachód słońca jest zawsze jakieś branko. Zawsze coś skubie. Tu no wiesz, nie? Nie, jest okej. To tam mamy karpę. No i karpiszonek kolejny. Łukasz ma kota, sam sobie podbiera. Pyk! Zasiadka dobiega końca. Ogólnie rybki dopisywały, ja tam nie mogę narzekać. Każdy coś złapał, nikt nie wracał, kiju jest super moim zdaniem. No, jedynie Andrzejek nas złapał jedną rybkę. Ale zadowolony Andrzej, czy nie? A to na zakończenie padł taki karpiczek 9 kilo. I zaraz się zmywamy do domu. I szukamy następnego miejsca, gdzie pojedziemy. Dokładnie. Myślimy, gdzie jechać na wakacje. Tam już polecimy przynajmniej na 5 dół. A tak to w nocy nic się nie działo. Od 24 godziny mieliśmy broń. 2, 3. No, no ta ten druga doba była słaba. Dokładnie. Ale zadowoleni wracamy do domu, wypuszczamy karpie i spadamy. Pozdro. Zapomnieliśmy dodać, że jeżeli podobał Wam się nasz film, zapraszamy do subskrypcji, skomentowania i dania łapki w górę. Na pewno będzie dla nas motywacja do nagrywania większej ilości materiału. I co, Robert? Zrobimy szybkie podsumowanko naszego wyjazdu. Może powiesz? 9 ryb na macie. Nie wiem, spinek było, ja miałem jedną, Andrzej miał dwie. Dwie spinki, no. No to 3 spinki. Życióweczka, więc myślę, że przez 2 doby nie było źle. Tak naprawdę. Co tu jeszcze dodać? Pogoda dopisała ogólnie. Pogoda wakacyjna, fajna. Impreza była pierwszego dnia, przednia. Tak, musieliśmy zresetować głowy, także jesteśmy nastawieni na kolejne wyjazdy. Jak ktoś jest ciekaw dlaczego, to niech wejdzie na Facebooka ze strony tego łowiska. Strony stojkowo, tam obszernie opiszemy ten materiał, ten temat. Nie chce nam się tutaj gadać o tym tak naprawdę i nie wiem, i żółcią jakoś zalewać kanał. Po prostu zalejemy Facebooka, no, powiemy jak jest. A tak to co? No, petarda było. Było bardzo pozytywnie. Zwijamy już stanowisko. Pozdrawiamy panów kusowników po drugiej stronie. I tam? Tam pozdrawiamy panów kusowników. Tam byli kusownicy od wczoraj. I od wczoraj, kiedy usiedli tak naprawdę u Roberta, już nie mieliśmy brania. Jak było Eldorado, to już nic. Gdzie miałem fajną miejscówkę, to dosłownie usiedli z 20 metrów 30 koło mojej miejscówki, gdzie miałem zestawy. I już koniec łapania, nie? No, także co? Peace, yo! Sprzęt już spakowany, a u Robercika. Wędki zawsze do końca. Nie miałem, no powiem szczerze, nie miałem nadziei na tą wędkę. Nie wiem, one leżą już spokojnie z 12 godzin. Tyle co ty wczoraj leżałeś? No. Standardowa dycha, nie? Łowca, jak myślisz? Coś koło tego, nie? Raczej więcej bym nie dał. Aktualizacja. 10 ryb na macie, 3 spięte. Dlatego warto zawsze mieć wędki w wodzie do końca. Nie ważyliśmy, bo już nawet waga schowana, wszystko. Też mata to tylko dół z maty. No ale wszystko bezpiecznie. Cała komoza. Płetwę. Ładny. Dobra. Szybka foteczka i do wody.